U stóp wzgórza zamkowego na placu Melchiora Grodzieckiego w pobliżu polsko-czeskiego przejścia granicznego znajduje się ponad 10-metrowy pomnik, potocznie nazywany m.in. Ślązaczką. W tym roku mija 10 lat od oficjalnego odsłonięcia tego monumentu. Wydarzenie to miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2008 roku. Pracami zajął się Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika, który został założony w 2003 roku, powołany do życia przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego. W skład komitetu weszło 24 członków. Prezesem został Zbigniew Cichomski. Trwało to dosyć długo, bo w 2008 roku dopiero został pomnik odsunięty, ale wszystko to było normalnie związane z tym, że brak było funduszy. Brak było funduszy, no niestety nie spotykaliśmy się z taką jakby aprobatą tutaj przez władze miejskie. Myśmy nie dostali ani złotówki. No właśnie, to skąd te fundusze były? Wszystko było społecznie zbierane. Dużo nam pomogły firmy budowlane, które obniżały nam koszty. Druga sprawa, sprzedawaliśmy cegiełki, z których tutaj w Cieszynie otrzymaliśmy ponad 14 coś tysięcy. Dużo zawdzięczamy byłemu ministrowi panu przewoźnikowi, który wspomógł nas, muszę powiedzieć, po każdą kwotą. To już pod koniec było 50 tysięcy złotych. Dołożył, tak, do tej inwestycji? Dołożył do tego. Wojewódzki urząd też nam dołożył dużą kwotę. No i były prezydent Kaczyński, też kancelaria też przesłała nam też jakąś kwotę, która po prostu jakby zakończyła, bo mieliśmy problemy końcowe. Jaki był ostateczny koszt tego pomnika? Ponad 262 tysięcy. Nad tym, jaki to ma być pomnik oraz co ma przedstawiać, komitet nie zastanawiał się długo. Był to powrót do tego, co było, bo pomnik autorstwa Jana Raszki upamiętniający legionistów w tym miejscu został odsłonięty w 1934 roku. Ślązaczka to jest po prostu, to jest w stroju i w tym, była jako cała Polska. Jako po prostu tutaj Śląsk. Tu nie ma nic, że to atak, czy tego. Jak myśmy budowali, to przychodziło wiele osób do mnie, którzy proponowali, żebyśmy tą szablę zdjęli. Żebyśmy tam jabłko włożyli, jakiś wieniec laurowy, czy cokolwiek, no ale nie żeby szabla. No bo nie mieli zrozumienia, dlaczego ta szabla jest, co jest bardzo śmieszne po prostu, bo znając troszeczkę choćby historię, to po prostu ta szabla nikomu nie groziła, bo szabla do ataku to jest po prostu na wprost, prawda? No i tak. A tutaj jest właśnie, że ona chroni głowę, chroni Polskę. Pomnik legionistom śląskim poległym za Polskę z 1934 roku stał zaledwie 5 lat. W 1939 roku został rozebrany przez hitlerowców. Jakie były jego dalsze losy? Potem w 1945 roku mieszkańcy miasta Cieszyna w dowód uznania wdzięczności Armii Radzieckiej wybudowali pomnik normalnie Armii Radzieckiej. W 1990 roku zwrócił się komitet, który powstał w 90 roku, zwrócił się do byłego burmistrza Jana Olbrychta o to, żeby pozostawił, żeby zdjął tylko elementy po prostu władzy tej radzieckiej, czy sierp i młot, czy gwiazdy i tamten, co było, a pozostawił wszystkie elementy, bo to było przecież do tego i na podstawie tego, żeby można było odbudować pomnik legionistów, bo już wtedy ten zamysł taki padł. Niestety, no, pan burmistrz zlecił wyburzenie do, jak się, gołej ziemi wszystko. O historii monumentu, jego twórcy, o symbolice i kobiecie w cieszyńskim stroju ludowym z szablą w dłoni można by było opowiadać długo, podkreśla Cichomski. Być może broszura informacyjna, której wydanie jest w planach, przybliży losy tego miejsca cieszyniakom i turystom, zwraca uwagę Cichomski. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.